On a Day, to dzisiaj w Poznaniu Welcome Drinki, Harmony. Jak impreza, to impreza. A Karpacz, no tak się szykuje na nowy sezon, że załoga nawet zdążyła zrekrutować kolejnego pracownika, z tym, żeby ich wspomógł w recepcji. Po szczegóły zapraszam wszystkich na profil hotelu Vivaldi Karpacz. Poznacie szczegóły, komentujcie i gratulacje za udaną rekrutację załodze z Karpacza. No, proszę bardzo. Pozdrowienia dla Krzysztofa. No okej, okay, to pozdrawiamy. Ja tutaj też zerknę szybko w komentarze. Kto tutaj... Aha, dobra, tutaj są bardziej komentarze, widzę, odnośnie konkursu naszego, ale też mamy tak, przyjedziemy, pozdrawiamy, także już ci się goście szykują, którzy chcą do nas przyjechać. No dobrze, słuchajcie, jak wy z kolei podchodzicie do dzisiejszych informacji rządowych na przykład, tak? Czyli kolejny etap odmrażania, szczególnie Aneta, bo Aneta ma obiekt, który jest bardzo mocno powiązany z eventami, jakby nie było, ale chyba ta informacja chyba niewiele jeszcze wnosi w waszą działalność, prawda? Jeszcze niewiele, no niestety ten widok 35 sal o łącznej powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych to taki przykry widok, ale już dzisiaj otrzymaliśmy pierwsze większe zapytania na czerwiec i na wrzesień i to jest takie 120-150 osób właśnie po tych medialnych doniesieniach i co nas bardzo ucieszyło. Również otrzymaliśmy już nawet potwierdzenie takiej małej konferencji jeszcze w maju na 26 osób. Takie światełko w tunelu, ja już widzę, nas to bardzo cieszy. Ja myślę, że też potrzeba troszeczkę czasu, żeby no, goście się oswoili z tą informacją, dopytują się o środki bezpieczeństwa, jakie zastosowaliśmy. No, to wszystko jest dostępne na naszych stronach, ale mimo wszystko dzwonią, pytają. Dzisiaj mi się humor poprawił. No właśnie, a Radek, tobie się humor dzisiaj poprawił? Każdego typu informacje o odmrożeniu są pozytywne, ale to... Ale nie odmrożenie nóg, Radek. No ale zobaczymy jeszcze, jak goście na to zareagują. Na pewno przyjęcia okolicznościowe, małe chrzciny, czy już początek komunii zaplanowanych na czerwiec. Na pewno ten reżim będzie troszkę mniejszy i goście będą mogli wygodnie siedzieć przy wspólnych stołach bez masek. Więc na pewno dla nich to jest dobra informacja. No, zobaczymy też, jak naprawdę, jak rodziny będą reagować, no bo też niestety spotkaliśmy się, że już mieliśmy rezerwację na przyjęcie weselne potwierdzoną i to na ostatnich dniach jakby ustalaliśmy. W zasadzie była kwestia tylko dogadania, jak stoły będą mogły być ustawione, ale niestety para się musiała wycofać, bo po prostu goście stwierdzili, że nie przyjadą do nich. Och. Proszę bardzo. No i tak dobrze, że się pani młoda albo pan młody nie rozmyślił, tylko goście. Więc... Przetrwali kwarantannę. Może to oficjalna informacja stay była. Stay home. Przetrwali kwarantannę, stay home, to rokuje, że długo przetrwa ten związek. Tak jest, ale to ciekawe w takim razie, że wesele się nie odbyło, bo goście odmówili przyjazdu, ale to naprawdę są takie historie, które po prostu będziemy, słuchajcie, opowiadali jeszcze długo, długo i do nich wracali, no bo to myślę, że za 10 czy 20 lat, jak będziemy to wspominać, to po prostu takie będzie z niedowierzaniem, tak, jak to możliwe. A słuchajcie... Jak mogę, a propos wspomnień, to ja dzisiaj muszę wam powiedzieć, też miałem dzień wspomnień, ponieważ udałem się na wycieczkę, nazwijmy to w cudzysłowie, do malutkiej miejscowości, która się nazywa Laskowa i znajduje się koło Limanowej. I tam w biuro podróży Almatur, w którym rozpoczynałem swoją karierę w branży turystycznej,
miało swój ośrodek wypoczynkowy, który, proszę sobie wyobrazić, był wybudowany w 1966 roku. I na zaproszenie gminy pojechaliśmy z moim jednym kolegą, aby brać udział w rozmowach, ponieważ gmina postanowiła uczcić pamięć tego obiektu, który został zamknięty w 1999 roku tablicą pamiątkową. I poproszono nas, żebyśmy przyjechali, pomogli im coś napisać na temat tego ośrodka, kto tam bywał, jakie są losy niektórych ludzi. Więc a propos tego, że hotelarstwo może być bardzo, bardzo długim przeżyciem. Obiekt, oczywiście to były domki różnego typu, różnej jakości, a na dzień dzisiejszy, jak pojechaliśmy zobaczyć na to miejsce, to z domków nie ma nic, bo zostały kompletnie rozebrane, również zaplecze, nazwijmy to techniczne, gdzie była stołówka i tak dalej. I jest zrobiony piękny park i plac zabaw dla dzieci, taki element rekreacyjny. Rzuciłem się na Facebooku, na moim profilu kilka zdjęć, byliśmy tam w dwóch z moim kolegą, który był wcześniej dyrektorem Almaturu, co wzbudziło już w tej chwili mnóstwo plusów, ale chcę pokazać, że to historyczne hotelarstwo ma również swoje miejsce i z przyjemnością można również wspominać takie czasy, bo tam też my wspominali kierownika, który niestety w grudniu odszedł z tego świata, który był duszą tego obiektu. I myślę, że w naszych hotelach dokładnie jest tak samo. Każdy nasz obiekt jest duszą. O to, co Państwo widzicie, to jest właśnie ten plac i został się tylko jeden domek, który w tej chwili stanowi zaplecze takie, nazwijmy to techniczne, taką pakamerę, budę, wiatę, nie wiem jak to nazwać, a to był wtedy projekt. A ten pan po lewej stronie to jest syn ostatniego kierownika ośrodka, a po prawej stronie to jest pan Stanisław Piśko, niektórzy go na pewno znają, człowiek legenda polskiej turystyki. To tak wspominając pewne rzeczy. Dobra, udało się szybko to odnaleźć i zobacz, pokazać, to też akurat fajnie. No i być może w tej opowieści Krzysztofa kryje się odpowiedź na kolejne nasze konkursowe pytanie. Jak się nazywało biuro podróży? W którym roku powstało? W którym roku został zamknięty ten ośrodek? I tak dalej, nie wiem, no zobaczymy, czy to wyłapaliście. I czy to w ogóle będzie, to pytanie, czy nie? Albo jak się nazywał ten człowiek po lewej na zdjęciu? Też tak może być. No ale dobra. To jest harmonia. Tak. Powiedzcie dalej właśnie, czyli Krzysztof, Andrzeju, wy z kolei, czy was wiadomość ta poranna jakoś ucieszyła i no właśnie, poprawiła wam humory, czy jak jeszcze niekoniecznie? Ja powiem tak, że no każda tego rodzaju informacja, tak jak Anetka powiedziała, no cieszy. Natomiast nie możemy się spodziewać tu żadnego jakiegoś nawału naszych gości. Ten rok niestety będzie bardzo trudnym rokiem i jesień będzie jeszcze bardziej trudna. Obawiam się, że to może być najgorsza jesień od 30 paru lat, jak pracuję w branży hotelarskiej. Nasi goście akurat konferencyjni poprzekładali te konferencje, które były w części oczywiście, bo nie wszystkie, poprzekładali z maja, kwietnia i czerwca na wrzesień, październik. Nie jest tego może dużo. Mamy co prawda zapytania, ale zapytania na takie małe konferencje typu tam 30 do 50 osób, jak również imprezy weselne, ale też w tym roku zdarzyło się, że imprezę weselną, która była planowana na sierpień, została przełożona na rok następny. Między innymi powodem też było to, że goście nie chcą wyjeżdżać, nie chcą przyjeżdżać na tego rodzaju imprezy i no nie państwo młodzi się rozmyślili, ale rozmyślili się goście. Więc to będzie trudny rok dla całej branży. Jest światełko w tunelu, dobrze, że w ogóle możemy już cokolwiek organizować, dobrze, że ta gastronomia jest otwarta, za chwilę otworzymy w pełni spa hotelowe, baseny, te obiekty oczywiście, które mają te baseny, będą otwierać, więc tych gości pewnie będziemy bardziej zachęcić. To poluzowanie, to rozmrażanie tej gospodarki na pewno pozytywnie wpłynie na branżę, natomiast ono nie będzie już niestety takie, jak była rok temu czy dwa lata temu. To będzie trudny rok, chyba jeden z najtrudniejszych lat, jakie odczuwa branża, ale trzeba mieć nadzieję. Myślę, że takim już stuprocentowym odmrożeniem to będzie rok następny i to będzie rok następny nawet nie styczeń, luty, a bardziej gdzieś okolice maja, czerwca.
Niestety tak może być. Andrzeja, to trzeba powiedzieć, rzeczywiście potwierdzić, że każde tego typu informacje są bardzo, bardzo oczekiwane. Natomiast trzeba też zachować pewien dystans do tego wszystkiego, co się dzieje i krótko mówiąc, dobrze liczyć pieniądze. Mam nadzieję, że spośród naszych hoteli w grupie wszyscy się otworzą, ale czasami trzeba przeliczyć, czy nie opłaca się jednak być dłużej zamkniętym, bądź poczekać na, jak to się mówi popularnie, lepsze czasy, bo koszty prowadzenia obiektów, ci, którzy prowadzą obiekty, wiedzą dokładnie, jak wyglądają, a zwłaszcza te elementy, które dodatkowo trzeba uruchomić, jak baseny, jak zaplecze spa, to generuje niesamowite koszty i przy konfrontacji braku dostatecznej ilości gości może powodować pogłębiający się problem. Ja mówię to może tak niepopularne pewne słowo, ale apeluję do wszystkich, którzy się zajmują tym biznesem, żeby nie dać się tylko hura optymizmowi, bo czasami to będzie, krótko mówiąc, nieopłacalne. Ale oczywiście życzę wszystkim, żeby rachunki się zgadzały i było co najmniej zero, bo w tym roku myślę, że wszyscy, którzy powiedzą, że mają zero, to są zwycięzcami. Myślę, że równie trudne jest dla hoteli, jak i dla gastronomii, ale nie mówię tylko o gastronomii hotelowej, o gastronomii otwartej również. Tu Beatka, która jest też z Krakowa, i ja, wszyscy znają rynek krakowski i proszę Państwa, jak otwarto restauracje, to na rynku wszystkie restauracje zostały otwarte, ogródki, wszyscy czekali na gości, a po paru dniach już niektóre ogródki zostały zamknięte, restauracje zamknęły drzwi, bo czekają tylko na weekend, bo nikogo nie ma. Znaczy to pokazuje na przykład w przykładzie Krakowa, że zagraniczny turysta był tym motorem, który nakręcał tą koniunkturę. I podobnie może być również w obiektach, które żyją tylko sezonowo, bo to co Andrzej mówił, jesień może być niezwykle trudna i trzeba bardzo zdroworozsądkowo się do tego przygotować. Sorry, że ten zimny kubełek wody, ale myślę, że to jest też potrzebne. Ja bym dodał tutaj jeszcze do tego takie swoje zdanie, ale oczywiście to jest tylko moje zdanie, więc tak jak mawiał Piłsudski, tak z racją jest jak z dupą, każdy ma swoją, więc ja bym dodał do tego wszystkiego jeszcze to, że turyści to jest jedno, że jedna jakby historia, tak, że to pokazuje, że ich nie ma, więc ta gastronomia nie ruszyła albo wręcz były decyzje o zamknięciu. Wybiła godzina 21. Dziękujemy za informację. U kogoś w tle. Ale komu dzwonią, temu dzwonią. Ja rozumiem, że dobry dzień do balety. Tak, po prostu. Natomiast ja bym dodał też do tego element, oczywiście, otwarcie granic i uruchomienie turystyki to jest podstawa, szczególnie dla takich miast jak Kraków, Wrocław chociażby, ale Poznań też, zdecydowanie. Natomiast czekamy na wrzesień. No właśnie. Dochodzi taki element też medialnego zastraszenia, tak? Myślę, że wiele właśnie osób po prostu jeszcze się boi, mówię o Polakach, bo nie mówię o turystach zagranicznych, którzy i tak, żeby wjechać do Polski, to pewnie jest jakiś tam problem, procedura, nie wiem, cokolwiek innego, kwarantanna, być może w ogóle nie można, więc, ale my Polacy, to też znam wiele osób, którzy po prostu mówią jeszcze nie, jeszcze za wcześnie na decyzję o podróżach i tak dalej, i tak dalej. Aneto, ty chciałaś skomentować? Tak, ja jeszcze chyba jedna ważna kwestia odnośnie tych organizacji, konferencji, eventów. Dużo firm też liczy się z kosztami i też sporo dużych nawet firm poniosło ogromne straty przez te miesiące i będą się ograniczać do konferencji takich online, będą na pewno pomniejszone budżety i to też się odbije na naszej branży. Tego też się bardzo boję. My mieliśmy bardzo dobrze zapełniony wrzesień, październik, to są dla nas takie, można powiedzieć, najlepsze miesiące i już firmy się asekurują po wiadomościach, które były w zeszłym tygodniu w mediach, że będzie druga fala zachorowań, że to będzie połączony teraz koronawirus z epidemią grypy i tak dalej. Firmy przekładają duże targi, konferencje na przyszły rok, niestety.
Ja, słuchajcie, jedna właśnie informacja, która teraz przyszła mi do głowy po tym, co powiedziała Aneta, to dla was jest podpowiedź pewna. Trochę robię kryptoreklamę też swojemu znajomemu, ale może to się wam po prostu przyda, bo to jest dobre narzędzie i myślę, warto wziąć je pod uwagę. Mianowicie moja konferencja Hotel Meeting Online, która teraz trwa, dzisiaj jest drugi dzień, jutro ostatni dzień warsztatowy, ona jest